Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak po tytule widzieliście, Paweł dzisiaj dubbinguje mój makijaż. Tutorial makijażowy. Dzisiaj rano wstaliśmy i ja nagrałam właśnie, jak robię sobie makijaż. Paweł to potem zdubbingował i teraz zobaczycie naszą reakcję na zdubbingowany już materiał. Postanowiliśmy, że nie będziemy wam nagrywać jakby backstage'u tego, jak Ola nagrywa makijaż, jak ja robię dubbing, bo byłoby to po prostu nudne, dlatego od razu Ola to nagrała, ja to zdubbingowałem, Bartek to zmontował i tutaj jest nasza pierwsza reakcja na montaż mojego dubbingu z Oli nagrywką. Wydaje mi się, że Paweł śmiesznie to zdubbingował. Nie słyszałam tego, ale wiem, że on się po prostu na tym nie zna. Ja powiem tak, mówiłem spontanicznie i sam nie pamiętam, co mówiłem. I to tak było, gadałem totalne głupoty. I było tak, że nie oglądałeś wcześniej, co będzie dalej, tylko dubbingowałeś na totalnym spontanie, na żywo. W tym samym momencie. I też jak Ola nagrywała ten tutorial, to ja akurat wyszedłem z domu i tak samo jak ja nagrywałem dubbing, to Ola też wyszła z domu, także tutaj nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie mój kanał. My mamy już cały materiał przed sobą. No tu chciałem pokazać palec, ale uznałem po tym, że nie będę Bartku robił pracy i żeby tylko tu wkleił subskrybuj. Tutaj jest przycisk subskrybuj na Pawła rączce. Tak jak mówiłam, mamy już materiał przed sobą i zaczynamy oglądać. A ty ustawiłeś lampę, czy my jesteśmy biali? Nie ustawiłam. Ty miałeś ustawić. Czemu ja miałem ustawić? To twój film. Ale ty się zawsze znasz na lampach. A to jest zmiana totalna. Sorry widzowie, ale Ola nie ustawiła lamp. A jesteś dumny ze mnie, że sama ustawiłam ten kadr? Właśnie, bo ostatnio o tym gadaliśmy z Olą sobie tak prywatnie. Ogólnie ja zawsze Oli ustawiam kadry, bo Ola chce sama, a ja mówię, nie, ja zrobię to lepiej. Ostatnio postanowiliśmy, że Ola do swoich filmów sama będzie wszystko ustawiać, no ale widzicie, jak lampę ustawiła, nie? Pomyślałam, że ty to zrobisz, ale tutaj nie było nikogo w domu, musiałam to ogarnąć sama i patrzyłam na wszystkie tutoriale makijażowe, jak inne dziewczyny to robią. I zrobiłam podobnie. Tylko, że mam białe tło, bo nic innego tutaj nie było sensownego. Dobra, jestem ciekawa. Więc zaczynamy. Hejka, dzisiaj pokażę wam, jak robić makijaż i ogólnie tutaj, jak widzicie, na twarzy jestem brzydka, jestem bestią. Dzisiaj pokażę wam, jak piękną zamienię w bestię. Jak piękną zamienię w bestię? A się zamieszałem. No mówię, to był totalny spontan. Tutaj od razu powiem, że Paweł wiedział, że ja będę wykonywać makijaż, nie? Tak, że, tylko tyle wiedział. Że tylko tyle wiedział. Piękno zamienię w bestię. Tak jest. Mi się bardziej podoba naturalna po prostu. Okej. Dwa razy mianowicie, znaczy dwie rzeczy mamy. Pierwsza z nich to Double Wear, a drugą jest Healthy Mix. Bierzemy jedną z nich i nakładamy na rękę i nie mogę tego wystukać niestety. Nie wiem, o co chodzi. Pusto chyba jest. No niestety, słuchajcie, to jest drogie. A, ja teraz nie mówię, to czekajcie, nie powinnam mówić. Patrzę sobie dookoła, ale wystukało się coś. A, ja nie miałem mówić. Nie wiedziałem, co powiedzieć, bo wiesz, jak gadam, patrzę, nagle twoje usta się nie ruszają. I tak, no dobra, to wytłumaczę, że te usta się nie ruszają, jak to totalnie dużo chodziło do głowy. Znaczy wiesz, to mógł być voice over, mógłbyś mówić, wiesz, okay. Taki profesjonalny film. W ten sposób. Ale nie przez to, że ja wiedziałam, że ten podcast mi się kończy i stwierdziłam, że to będzie właśnie taki element humorystyczny i Paweł będzie zaskoczony, że będę tutaj sobie wciskać tą rękę. I to śmieszne. Ale wiedziałem, że to jest podkład. Powiedziałem podkład? A nie powiedziałeś? Nie wiem. No i jak zauważyliście, można było wystukać, udało. Udało się do tego, psikamy spray i to wszystko rozsmarowujemy sobie na rękę, tylko nie wiem do końca, czemu robię makijaż ręki, skoro, o dobra, miałem robić makijaż twarzy, także zaczynam robić makijaż twarzy, zapomniałem się po prostu, dlatego robiłam makijaż ręki. Ale ja zawsze tak robię, że ja sobie wykładam wszystko i mieszam sobie, no bo na twarzy nie zmieszam. Ja jakoś nigdy na coś zwracam uwagi, na początku nie wiedziałem, o co chodzi, nie? Co się dzieje? Ja myślałem, że tak, ja tak kojarzyłem, że w sklepach na pewno tak robisz, żeby testować. No ale pomyślałem, po co testujesz? Nie, ja zawsze... Dlatego powiedziałem tak. Bo chodzi o to, że ja mieszam dwa podkłady ze sobą zawsze i mieszam je na ręce i potem sobie nakładam. Tak jak widać tutaj teraz na filmie. Jak to tak bardziej mi ustały te lampy? No właśnie! I to na mnie narzeka. Oj, znowu nie miałam nic mówić, przepraszam, już się nie odzywam. Dobra, teraz to wszystko sobie rozsmarowujemy tutaj pięknie, ładnie na szyi, na policzkach, na czółku zaraz będę, albo i nie będę smarowała na czółku, bo tu się magicznie przeniosłam i używam gąbeczki, a na czółku... Ja po prostu nie chciałam, żeby ten tutorial trwał 15 czy tam 20 minut. Właśnie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Bartek tego nie ciął, tylko Ola to cięła, nie? Tak. Także jakby jak jakieś kwestie są wycięte, na przykład właśnie Ola używała pędzelka i skończyła, no to taki był jej zamysł, a nie Bartka. Tak, i znaczy tu bardziej chodziło o to, żeby po prostu nie robić żadnego przyspieszonego tempa, bo to bez sensu. I żeby też nie pokazywać, jak sobie blenduje na przykład gąbeczką przez 3 minuty twarz, nie? A ja byłem pewien, że ona po prostu, wiecie, do końca będzie to robić. Ja nagle boom, przejście. A na czółku, bo tu się magicznie przeniosłam i używam gąbeczki. Ja na czółku mam rozsmarowane, widzicie, to jest magia montażu, a ja teraz nie powinnam mówić. Przepraszam was widzowie, ale ja jestem brzuchomówcą po prostu, ale tu zobaczcie, jak sobie klepię ładnie wszystko.
I znowu wam nie pokazałam, jak klepie wszystko, ale za to pokażę wam teraz, jak się smaruje pędzlem do uszu, znaczy do oczu. Ja tak nie. Nie wiem, czy powiedziałem. Totalnie nie wiem, czy powiedziałem do uszu. Do uszu. Pędzlem do uszu, znaczy do oczu. A ej, prawie nie, dobrze. To miało być do uszu, ale jednak jest do policzków. Ja tutaj was sprankowałam i robimy sobie dookoła kreskę. Taką kreskę, jakbyśmy chcieli narysować twarz, po prostu. Rysujemy twarz na twarzy, następnie to wyklepujemy sobie tutaj klepaczką, pięknie, ładnie dookoła. Klepaczką? Prawie trafiłem się do uszu. Tyle odcinków z makijażem nagrałam i ty się jeszcze nie nauczyłeś? To fakt, jako... zazwyczaj ja je operuję, nie? Te odcinki. Dlatego są tak kijowo operowane. Żartuję. Znajdź operatora. Ja po prostu po ostatnich odcinkach dałam ci radę i teraz już wiesz, jak lepiej to robić. Oglądajmy dalej. I gotowe. Widzicie, mam podwójną brodę. Jestem troszkę ulana, no ale życie, no. No to były twoje słowa, ja tylko cytowałem to, co pokazywałeś. To było, że robię sobie tutaj tą ciemną kreseczkę, żeby nie mieć efektu podwójnej brody, tylko żeby właśnie tutaj ładnie zarysować. No ale gdybyś nie miała tej podwójnej brody, to byś nie musiała robić tego efektu. Widzicie, mam podwójną brodę, jestem troszkę ulana, no ale życie, no. Po prostu za dużo jem McDonalda, ale jak widzicie, dzięki tym kreseczkom właśnie moja podwójna broda znika i dzięki temu ważę 5 kg mniej, a tu pod oczami na przykład ja się dzisiaj nie wyspałam. Pokażę wam, że pod oczami też można zlikwidować wory sobie, bo ja mam duże wory i... Czego ja się dowiaduję na tych odcinkach, bo ja mam duże no, wory, nie wiem, no tak, ja nawet nie zwróciłem uwagi. McDonalda. A nie jesz? Kiedy ostatnio jadłam maka? Na moim filmie, 2 dni temu. Ale to dla dobra twojego odcinka. Aha. I kto zjadł całego burgera i kto zjadł całego wrapa? Dobrze, kontynuujmy. No właśnie. Te wory tutaj zamienię zaraz na coś pięknego i tu jeszcze podwójną brodę trochę zlikwidujemy, żeby była jeszcze chudsza, jeszcze bardziej fit, żebyście myśleli, że chodzę na siłownię. Jak już to wszystko wysmarowaliście, to używamy znowu naszej gąbeczki i znowu się tutaj puderkujemy. I zobaczcie, od razu lepiej, jestem chudsza i piękniejsza. Teraz weźmiemy puder, znaczy to jest taki dym, tam jest napisane dust. I to jest dust matte. To... Jak ty wiesz, że to jest puder od No bo przeczytałem dust, to pomyślałem, okay, że puder, dlatego okay, mówię dust okay. Proszek. Okay. Na szybko tak oczami zerknąłem. Matowujące mnie i to mi zmatowi tutaj wszystkie przebłyski, które widzicie. O, proszę bardzo, użyłam to już, tylko wam nie pokazałam, bo uznałam, że po co mam wam pokazywać, jak grzebię w puder. Aczkolwiek widzicie, że efekt jest naprawdę oszałamiający. Teraz... Match Perfection, tak, to wzięliśmy teraz Match Perfection i zrobimy teraz takie takie No zacząłeś tak robić, no to tak to jakoś tak nie pasowało, żeby to zamikować. Zrobimy sobie tutaj, bo używam dwóch pudrów i jeden jest matujący, drugi jest taki rozświetlający trochę i ten matujący używam tutaj na strefę T i potem ten rozświetlający używam na całość i... Strefę T. Tak. Ja to miałem wiedzieć. Tak, tak. Powinieneś to wiedzieć. To się nazywa perfection, bo doprowadzi cię do perfekcji i zobaczcie, jak tutaj pięknie klepie. I gotowe, ale wiecie co, tak zastanawiam się w sumie, bo moje włosy są takie, że są fajne, ale pięknie wyglądam ogółem i jest super ekstra. Chciałam tylko pokazać, że mam nową fryzurę. A, okej, okay, ja nie skumałem, o co chodzi. Ja myślałem, że będziesz robić coś wokół włosów i nagle nie ma tych włosów, totalnie nie, się zmieszałem. Nie, po prostu tak sobie nagrywam tutorial i mówię, ej, przecież ja mam nowe włosy, mam rozjaśnione troszkę pasemka i tak dalej. Okay. I chciałam widzom pokazać. No to patrz dalej, co się będzie działo, co pamiętam. Teraz po prostu, żeby te włosy, żeby moja twarz była bardziej podobna kolorem do włosów, to sobie nałożymy taki bronzer i dodatkowo on dodaje taki efekt takiej kaczki, bo wtedy wychudza nam policzki, jest super ekstra. Kaczki? No bo to jest takie... To ryba tak robi. No to ryby, sorry. Mi się nasz taki dziubek kojarzy z kaczką. A tu tak. No. A tu tak. Dobra, przestań, nie będziemy takich rzeczy robić, oglądajmy dalej. I dzięki temu wyglądamy jak te wszystkie influencerki, które wciągają policzki, żeby wyglądać chudzej, pięknie. Jak możecie, zaczynam coraz bardziej wyglądać jak tapeta w jakimś pokoju, ale to jeszcze nie wszystko, bo użyjemy teraz taki o tutaj brązowy bronzer, kolejny, żeby on mi dodał takiego trochę ha, 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 hi, hi, hi i używamy go tutaj pięknie, ładnie sobie, znowu nic nie mówię. I gotowe, voila, teraz widzicie taki błysk tutaj w mojej twarzy. O, teraz użyjemy jeszcze taki pozłacacz, żebyś... Pozłacacz? No nie wiedziałem, jak to nazwać, no bo to pokazuje, że coś już... No ja nie wiem, nie znam tych nazw. Ale myślałem, dobrze, że to wszystko dla mnie to był puder teraz, co nakładałaś. Ale dobrze ci idzie, w sensie takim, że wiesz, że to jest bronzer, no to drugie to było róż. Okej. Okay. To jest rozświetlacz, a nie... No, jak no to, nie wiem, no. Nazwałeś? Pozłacacz. Pozłocić trochę tutaj i zauważcie, że się złocimy.
z jednej, z drugiej strony, tak o, i w ten oto sposób, i jeszcze tutaj, żeby było ładnie, i w ten oto sposób wyglądam jeszcze bardziej efektownie. Proszę bardzo. Teraz bierzemy nudę i tu jest lusterko. Lusterko jest bardzo ważne, żeby się tutaj malować. I ja akurat używam na co dzień ten kolor. Szakalaka, coś takiego. Sama do końca nie wiem. Skandal szakalaka. No już ten nie wiem, jakoś taki przyszło szakalaka do głowy. Ja wiem czemu, bo to mi się zjadł chipsy. Ulubione moje chipsy. I teraz używamy to na oczy oczywiście. Nakładamy na powieki. I teraz mam piękne powieki. No może takie nie za fajne, ale jak zostawicie lajka, to będą ładniejsze. Zajmiemy się teraz brwiami. Jak możecie zauważyć, ja mam nałożoną hennę, to takie czarne coś, co wygląda jakby motor zrobił mi ślad na... Jakby motor zrobił mi ślad? Czy ja się tutaj dowiaduję, że ci się nic nie podoba. No mi się nie podoba na przykład ten ślad motoru tutaj, jakby... Patrz, to jest jakby... Jakby jechał motor... No nie, a ty masz taki czarny, gruby. Jakby jechał motor i zrobił taki wślizg tutaj. I nagle go odbiło i tu zrobił ślizg z drugiej strony i odjechał. Tak to wygląda. Ja mam takie brwi ciemne. No nie, ty masz takie zrobione tą henną, rynną, czy co tam robisz. Rynną. I ty teraz nie spał pod rynną. Jakby motor zrobił mi ślad na rzęsach i mojemu narzeczonemu się na przykład to nie podoba, ale ja to poprawię. I teraz zobaczcie, ja to ładnie wyczeszę sobie tutaj czesaczką i będzie pięknie ułożone. Z jednej strony, z drugiej strony i w ten oto sposób mamy jeszcze piękniejsze ślady od kół. Wygląda tak agresywnie, jakby taki agresywny motor o tym przejechał, ale w sumie spoko. Agresywny motor przejechał! Oj! Nie, pięknie, piękny dubbing. Dobra, teraz zajmiemy się okiem. Ja mam soczewki na co dzień, ale nad oczami mam rzęsy i tu użyjemy Maybelline. Maybelline. Ale mam rzęsy nad oczami. Made in New York, taki like jest dla nich. I teraz to użyjemy. Tu się trochę pokrzywię, w sumie nic nie mówię, także nie wiem czemu teraz dubbinguję, ale pokażę wam, jak to się robi, tak to się czesze, pięknie wyglądam. Teraz druga strona, znowu drugiej strony wam nie pokazałam, ale jak możecie zauważyć, efekt już jest, kurde, gotowy. Teraz przejdziemy do dolnej części i tutaj znowu wyglądam, jakbym... się krzywiła na widok cytryny i w ten oto sposób robimy dolną część i gotowe. Proszę bardzo, teraz usta. Na usta zakładam nic innego jak błyszczyk. Błyszczyk różowawy, piękny, ładny. Maluje się z jednej strony, z drugiej strony. Znowu nic nie powinnam mówić, bo maluję usta, ale to jest nieistotne. Czy ja mówię? Brzuchomówcą jestem, dlatego mówię. Całuję się sama, bo jestem tak śliczna, że lubię się całować. I jeszcze poprawię palcem. I gotowe. Na końcu używamy tylko taki jakby utwardzacz. On utwardza całą naszą tapetę. Dzięki temu będzie dłużej ona na nas. Ojejku, sama się wystraszyłam. Ale spokojnie, gotowe. I machamy sobie, żegnajcie wszyscy. A i jeszcze się z wami pożegnam. Subskrybujcie kanał. I zapraszam na mojego Instagrama. Jestem śliczna, piękna bestia. Znaczy piękna z bestii. Znaczy piękna z bestii. Nie no, piękny dubbing, dziękuję ci kochanie. Nie ma sprawy, polecam się mój tutorial oglądać, makijażowy, najlepszy na polskim tak, YouTubie. To jest najlepszy tutorial na polskim YouTubie. Poprawiłem się mocno humor, wydaje mi się, że widzą też. Dajcie znać w komentarzu, jak podobał wam się dubbing Pawła i jak podobał wam się mój tutorial makijażowy, który pierwszy raz nagrywałam. Bardzo fajnie mi się go nagrywało, mogłam się wygadać sama do siebie, bo w sumie nikt tego później nie słuchał, ale było fajnie. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Subskrybujcie kanał, wpadajcie do Pawła też i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!